Szymon Wydra, lider zespołu Carpe Diem, włączył się do naszej akcji i kiedy do niego zadzwoniłem, zapytałem się: Szymek, jest taka propozycja, żebyś wziął udział i wspierał akcję Polskiego Radia Kielce Choinka pod Choinkę. W tym roku będziemy zbierali pieniądze na to, żeby zakupić laptopy do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących. I czy chciałbyś wziąć udział w tej akcji? I Szymek powiedział: nie ma sprawy, oczywiście ja zawsze wspieram, pomagam, jeżeli tylko będę przydatny, to możesz na mnie liczyć. Co mam zrobić? Zapytał. Powiedziałem: musisz być w Kielcach. Tu zapanowała długa, wymowna cisza. Po chwili powiedział: tak, nie ma problemu. Żona powiedziała: możesz jechać, ale to trzeba być na godzinę 9. Oczywiście zdążę, odwiozę tylko dzieci do przedszkola, pozałatwiam to wszystko, co mam pozałatwiać i oczywiście melduję się w Radiu Kielce. No bo Szymon, proszę Państwa, oprócz tego, że jest poetą, gitarzystą, kompozytorem, to także jeszcze wspiera wszystkich najbardziej potrzebujących. Na Mazowszu chyba nie ma miejsca, gdzie Carpe Diem nie występował, żeby chociażby podarować, jak nie Twoją nagrodę, to płytę, jak nie zaśpiewać specjalnie piosenki, żeby wspomagać tych najbardziej potrzebujących. Nie ma. No właśnie, ma zawsze duże. Kochani, Paweł Solarz to jest wielki mówca, fantastyczny głos, przepiękny tembr. Zazdroszczę mu tego głosu. Ja zostawiam Szymka przy końcu. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Szymon Wydra, dla przyjaciół ni pies, ni wydra. No i cóż, no nie bezpodstawnie tutaj jestem przy tym krzaku, chociażby z tego powodu, że niedługo jest Wigilia, a podobno w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, więc ja już się jakby już trenuję jako wydra. No i cóż, bardzo Was proszę o to, abyście byli razem z nami, abyście wspierali, jak tylko możecie, tę piękną akcję Choinki pod Choinkę pod egidą Polskiego Radia Kielce, bo to jest fantastyczne przedsięwzięcie, przepiękna idea. Ja podpisuję się pod nią rękami i nogami, a że umiem pisać też i lewą, i prawą ręką, to mogę to pokazać. Więc kochani, wiele osób nas potrzebuje, Was potrzebuje, więc zróbmy wszystko, żeby w tym trudnym, okrutnym wręcz, przedziwnym 2020 roku, jednak żeby było na naszych twarzach dużo, dużo uśmiechu. Tego wszystkim życzę i tylko wiele od Was zależy. Wszystko w Waszych rękach. Trzymajcie się. Bardzo na Was liczę. Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Kocham Was.